Kochani, my cały czas w podróży. Teraz tankujemy autko. Tutaj jest taka stacja. Tu za mną jest Lidl. Jesteśmy w Czechach, a tam jest piękny zamek, którego troszkę słabo widać, ale wcześniej mi siostra zrobiła przebiteczkę, więc będzie fajnie widać. Mam nadzieję taką. No dobra. Idę tam do nich. Trochę jestem zmęczona. Godzina 22:50 prawie, ale do celu, byle do celu. Będę się z wami witać z Chorwacji już. Jaki piękny zameczek. Ale pięknie. Cudownie. Zobaczcie to, zobaczcie, ale cudownie, ale pięknie jest, są takie widoki, to jest po prostu czad, góra przepiękna, morze, pięknie, widokówka, normalnie widokówka. Fajnie tam na dole, jak widać ludzi. Hejka kochani, ja już przebrana jestem właśnie w strój. Mam tutaj taką narzutkę na siebie, idziemy na plażę, ale jeszcze wam zrobię tak szybciutko, jak wygląda taki room tour, jak wygląda nasz pokoik i będę się powoli z wami żegnać. I tak, jak wchodzimy, tutaj jest łóżeczko, tak się prezentuje, tutaj jest łazieneczka. Tutaj mamy taki aneks kuchenny, tutaj mamy stoliczek, tutaj dostaliśmy winko od właścicieli, taką przekąseczkę. Tutaj mamy winogrona, migdały i figi. Teraz wam zrobię przebitkę na balkon. No i tutaj jest wyjście na balkonik, już mamy rozwieszone ręczniki. Tutaj jest takie, jak to się nazywa? Takiego, tutaj się tam, o widzicie, się tak zakręca, takie jest zabezpieczenie przed słonkiem. Tutaj jest taki fajny kosz, o tutaj, o w tą stronę go odwrócę. No i tak się prezentuje, a tam jest słonko i idziemy trochę korzystać właśnie ze słonka. Mieliśmy mieć tutaj piękny widok na morze, ale wiecie co, zobaczcie ten budynek. No czy byście przypuszczali, że coś takiego by tutaj postawili? No po prostu szok, szok. No ale co, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Więc zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam was serdecznie i widok na górę z tyłu. Trzymajcie się, do następnego. Pa!